Cześć. Długo myślałem nad tytułem tego materiału i nic sensownego nie wymyśliłem, więc mamy taki, jaki mamy. Przejdę może od razu do wyjaśnienia. W tym klipie będziemy składać retro peceta, sercem którego będzie Pentium 166 z MMX-em. Za generowanie obrazu będzie odpowiadać Duo w postaci karty graficznej S3 oraz akceleratora 3DFX. To jednak nie wszystko, bo zestaw będzie się wyróżniał jeszcze kilkoma innymi rzeczami. Po pierwsze, choć mamy do czynienia ze sprzętem ery AT, to my zamkniemy wszystko w obudowie ATX. Ale od razu zaznaczę, że nie idziemy tutaj na żaden kompromis. To znaczy, że nie będziemy instalować dodatkowego włącznika, a wykorzystamy ten, który jest w obudowie. Nie zostawimy też dziury tam, gdzie powinna być maskownica, nie będziemy wykorzystywać wielgarnej obudowy ATX, a raczej jedną z tych mniejszych, a płyta główna będzie solidnie przymocowana do obudowy. Innymi słowy, przekonwertujemy obudowę w standardzie ATX do standardu AT. Siłą. Po drugie, RetroPecet będzie działał pod kontrolą kilku OS-ów. Będą to DOS, Windows 3.11, 95, 98 SE, ME oraz 2000. Przy czym nie będziemy się bawić w bootloadery, a każdy system będzie miał swój dedykowany magazyn danych. I po trzecie, płyta główna z soketem 7, na której będziemy składać zestaw, jest, z braku lepszego słowa, niebanalna. A na deser sprawdzimy szereg gier pod każdym systemem, ale aby to jakoś uatrakcyjnić, wybrałem takie gry, o których nikt nigdy nie słyszał. Poważnie, stawiam piwo, jeśli słyszeliście o którejkolwiek z testowanych gier. Nie no, żartuję, gry nie będą aż tak bardzo egzotyczne, a przynajmniej nie wszystkie. Podsumowując, będzie się działo. Zapraszam do oglądania. Procesor, którym będziemy się bawić, to Pentium 166 z MMX, czyli pierwszy i najsłabszy procesor Intela z instrukcjami Multimedia Extensions. Procesor jest oczywiście jednorodzeniowy, 32-bitowy i jak podpowiada nazwa, jego taktowanie to 166 MHz. Nie chcę poświęcać za dużo czasu na MMX-a w tym klipie, bo planuję kiedyś dedykowany odcinek na ten temat, więc idziemy dalej. Chłodzenie, jakie zastosuję, to taki oto kulerek zasilany z Molexa. Popularną praktyką w tamtych czasach było przyklejanie chłodzenia do procesora, ale ja staram się stronić od takich wynalazków. Niestety coraz trudniej nabyć chłodzenie pod soket 7, jaki tutaj mamy, a już w szczególności pod płyty z obsługą procesorów MMX. Chodzi o to, że zwykle dobrym zamiennikiem chłodzenia procesorów pod soket 7 jest chłodzenie pod procesory pracujące w obudowie FCPGA. Jednak płyty pod MMX-a mają często regulator napięcia zaraz przy procesorze, co przy upchaniu innych komponentów na płycie sprawia, że chłodzenie pod np. Pentium 3 się tutaj nie sprawdzi. Niestety, jak większość retro części, takie doczepiane kulery pod soket 7 są dzisiaj nieracjonalnie drogie. Na przykład taka skromna używka za 30 zł. Przechodzimy do płyty głównej, która jak wspomniałem jest niebanalna. No bo jak określić płytę, która według internetu nie istnieje? Mamy tutaj produkt firmy... Już tutaj mam problem z jednoznaczną odpowiedzią. Tył PCB sugeruje, że jest to Elpina. Nie mylić z Elpida, producentem m.in. RAMu. Po dłuższej chwili w DuckDuckGo dowiedziałem się, że jest to, a właściwie była to, zwykła firma krzak produkująca, a właściwie doklejająca swoją nazwę do produktów firmy PC Chips. Inni producenci, którzy sprzedawali identyczne płyty, ale ze swoim logiem, to takie tuzy przemysłu komputerowego jak Cybercom, Ability, Protag, Euron, Matsonic czy Pine. Niestety na płycie nie ma żadnych oznaczeń, które zidentyfikowałyby to MOBO. Tak więc po jeszcze dłuższej chwili w wyszukiwarce znalazłem bazę danych płyt głównych produkowanych przez PC Chips. I po analizie opisów i zdjęć, które często były w takiej oto rozdzielczości, rozszyfrowałem, że moja płyta to M537 DMA33. Wszystkie sloty się zgadzają, rozmieszczenie komponentów też, parametry również, jest tylko jeden problem. Internet twierdzi, że ostateczna rewizja płyty to 5.2. Moja płyta ma jednak rewizję 8.0 i nie znalazłem ani jednej wzmianki o takiej wersji tej płyty. Ewidentnie jest to jednak to MOBO, ale w bardzo nowej wersji, o czym za chwilę. Istnieje też bliźniacza konstrukcja bez dopisku DMA33, czyli bez obsługi szybszego transferu plików,
ale tam rewizje kończą się na wersji 5.1. Okej, mamy więc do czynienia z klonem płyty PC Chips M537 DMA33, gdzie producentem chipsetu jest VIA. Konkretnie mamy tutaj VX Pro Plus, co w praktyce oznacza układ VIA Apollo VPX. Szybko przebiegnę przez konfigurację pinów, która pozwoli nam odpalić na tej płycie wybranego procka. Szczęśliwie wszystkie opcje zostały wydrukowane na PCB, co było niegdyś standardem. I dobrze, bo znalezienie tych ustawień dzisiaj byłoby problemem. Zatem, procesor ma 166 MHz i dla takiego CPU ustawiamy zegar na 66 MHz, a mnożnik na 2,5. Musimy jeszcze ustawić odpowiednie napięcie. Dla Pentiuma 166 z MMX jest to 2,8 V. To dobry moment, aby zaznaczyć, że płyta obsługuje nie tylko Intele, ale też AMD K5, K6 oraz Cyrixa, m.in. modele 686, w tym te nowsze z oznaczeniem M2. Złożę kiedyś retropeceta na takim oto Cyrixie i porównamy go sobie z wydajnością Intela, ale to innym razem. A jak już mówię o 686, to dodam jeszcze, że dostałem niedawno paczkę od widza o ksywce Rafał999. W środku było dużo fajnego sprzętu, ale moją uwagę przykuł w szczególności ten model procesora K5. Z czasów, kiedy AMD jeszcze się nie chwaliło, że jest to K5, bo ludzie byli bardziej oswojeni z nazwami 386, 486 czy nawet 586. I tak tutaj mamy 5K86. Dopiero przy kolejnej rewizji AMD zaczęło promować nazwę K5. Co ciekawe, ten procesor ma PR rating na poziomie 75. Tak się składa, że mam w kolekcji model 586 od AMD, również z ratingiem 75, ale który działa z większą częstotliwością. Sprawdzimy sobie kiedyś, jak te modele spisują się w boju. Dzięki, Rafał, za sprzęt. Wracamy do tematu. Jeszcze przez chwilę zostajemy przy produkcie PC Chips i skupimy się na rzeczach dziwnych. Tak się składa, że jest to jedna z pierwszych płyt głównych, w których montowano piny USB. Płyta miała premierę w 1997 roku, czyli Windowsa 98 jeszcze wtedy nie było, a Windows 95 OSR 2.1, który dawał możliwość korzystania z USB, pojawił się mniej więcej w tym samym czasie, co omawiana płyta główna. Ta wczesna obecność USB na płycie niesie ze sobą pewien minus. Mianowicie USB miało tutaj nie działać. Chodzi o to, że producenci płyt głównych nie mieli jeszcze pełnej specyfikacji USB, kiedy płyty były produkowane, więc duża ich część ma wyłączone USB opcją w BIOSie, której nie da się zmienić. A czasami opcja ta jest ukryta. Dotyczy to wszystkich płyt M537, ale na mojej płycie w rewizji nowszej USB działa, co jest świetną wiadomością, bo choć USB nie jest jakoś specjalnie potrzebne w retropececie, to z pewnością ułatwi przenoszenie danych. USB przyda się też do podpięcia myszki czy klawiatury, ale czy chcielibyście poświęcić jedynie dwa USB-ki na coś, co można zrealizować w inny sposób? Pewnie nie i ja też nie planuję. Zaczniemy od klawiatury. Mamy standardowe dinowe gniazdo, które z pomocą prostej przelotki można pominąć i cieszyć się nowszą klawiaturą na PS2. Z myszką będzie więcej zabawy. Pierwsza droga to podpięcie portu COM i adaptera COM na PS2. Problemem będzie jednak sam port COM. Jeśli bowiem składamy peceta od podstaw, to porty COM musimy mieć swoje, a z tym jest pewien problem. Otóż są przynajmniej dwa standardy połączeniowe portów COM. Sprawdziłem wszystkie, jakie miałem i żaden nie działał. Zamówiłem więc kolejną porcję. Z tych, które dotarły, zadziałał jeden. W praktyce jest to więc loteria. Sprzedawcy nie informują, jakie komy sprzedają, po zdjęciach ich nie rozpoznacie, więc albo złapiecie lutownicę w dłoń, albo skończycie z pokaźną liczbą śledzi z komami. Jest jeszcze inna droga podłączenia myszki do tego mobo. Na płycie znajdują się bowiem konektory do podpięcia śledzia z PS2. Tutaj sprawa będzie albo skomplikowana, albo bardzo prosta. Skomplikowana, bo kupienie takiego śledzia łatwe nie jest. Wiem, bo monitoruję ogłoszenia i jak jakiś się pojawi, to go kupuję. Sorry. Problemem numer dwa jest to, że tych konektorów również wyszło kilka rodzajów. Ale w tym przypadku nie musimy się poddawać, tak jak w przypadku COMa, bo piny w PS2 są dość proste do ogarnięcia i łatwo samemu zbudować adapter do dowolnego śledzia z PS2, jaki mamy w kolekcji. A jeśli okaże się, że to ja byłem szybszy i śledzia z PS2 nie macie w kolekcji, sorry, to zawsze możecie kupić gniazdo albo pozyskać z takiej oto przelotki. Koszt podobny. Przydatny będzie schemat do konkretnej płyty, ale bez też da się to zrobić. Wystarczy miernikiem sprawdzić, gdzie jest 5V, a piny data i clock można sprawdzić metodą prób i błędów. Ja jednak znalazłem schemat do mojej płyty głównej.
Przyjrzyjmy się zatem złączu PS2. Może zrobimy to inaczej. Tak wygląda wtyczka PS2. Z 6 pinów interesują nas tylko 4. Clock, GND, data oraz VCC. Czyli zegar, uziemienie, dane oraz plus 5V. A piny na płycie wyglądają tak. Czy to wymaga dalszych wyjaśnień? Raczej nie. Prościej się nie da. Zatem, potrzebne będą jakieś kabelki zakończone pinem żeńskim i męskim. Najlepiej w kolorach takich jak we wtyczce przy śledziu. Ale to tylko kosmetyka. Ja pożyczyłem kabelki z mojego pudełka z częściami do zabawy Arduino. Przydatny będzie też jakiś super glue i izolacja termokurczliwa. Potrzebna będzie też jedna końcówka z wyciągniętym kabelkiem. Po chwili adapter, w cudzysłowie, gotowy. I możemy już korzystać z myszki PS2 lub z myszki pod USB z pomocą przelotki. Czyli kwestia myszki i klawiatury załatwiona i nie straciliśmy przy tym żadnego USB-ka. Przechodzimy do RAM-u. Płyta, jak widzicie, pozwala osadzić moduły DIM-owe oraz moduły SIM. Co ciekawe, płyta pozwala też na używanie obu typów pamięci w tym samym czasie. Z zastrzeżeniem, że bank DIM 2 nie może być osadzony pamięciami, jeśli w SIM 1 i 2 znajdują się moduły. Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci w trybie mieszanym to 384 MB, ale uzyskanie takiej ilości nie będzie tutaj łatwe. Rzecz w tym, że był to ten okres, w którym nie tylko rodzaj pamięci był istotny, nie tylko pojemność kostki z RAM-em była istotna, ale też z ilu chipów taka pamięć była zrobiona. Ta 16-megabitowa technologia w praktyce wygląda tak, że chcąc tutaj osadzić pamięć 16 MB, to chipów na PCB musi być 8. Jeśli chcemy osadzić 32 MB, to układów musi być 16, a jeśli zdecydujemy się na kostki po 64 MB, to muszą być zbudowane z 32 chipów. Trudność wymaksowania RAM-u wynika tutaj z dostępności tych ostatnich na rynku, która jest... co ja mówię, jej po prostu nie ma. Raczej na 100% nie uda się Wam kupić takich pamięci. Ja postawiłem na moduły SIM-owe. Mam tutaj 4 kostki Kingstona po 32 MB każda. Jest to pamięć typu FastPage 60 nanosekund. 128 MB wystarczy w zupełności w retropececie, 64 MB też by wystarczyło. Grafiką w zestawie będzie karta S3 Trio 64V+, z 2 MB pamięci. Nic więcej nie jest tutaj istotne. Jako ciekawostkę dodam, że typ pamięci to FPM, czyli taki typ jak pamięć osadzona na płycie głównej. Produkty S3 były tanie i tym samym ta seria grafik często gościła w naszych blaszakach. Pokuszę się o stwierdzenie, że w tamtych czasach można było na oślep rzucić kamieniem i prawie na pewno trafiłoby się w peceta z grafiką S3 Trio. Dodamy też akcelerator 3DFX, konkretnie Righteous 3D firmy Orchid, czyli mamy 4-megową dopałkę. Akcelerator jest w wersji na PCI, do pierwszego 3DFX-a AGP nie jest potrzebne i nie stracimy też na wydajności. Jest to ta wersja z mechanicznym przekaźnikiem, czyli za każdym razem jak odpala się dopałka, z obudowy słychać takie... dziwne kliknięcie. Posłuchajcie. Za generowanie dźwięku będzie odpowiadał Sound Blaster 16, dokładnie w wersji CT2940 na slot ISA. Dobra karta, posiada nawet interfejs IDE oraz port joysticka. Postanowiłem też dodać kartę sieciową, ale właściwie to nie wiem po co, bo aspekt sieciowy nie jest dla mnie wcale istotny, więc powiedzmy, że dla zabawy. Zatem, w jeden ze slotów PCI ląduje sieciówka bazująca na układzie RTL8139C. Jest to popularny wariant, pewnie macie taką w szufladzie, a warto wiedzieć, że te sieciówki działają niemal pod każdym OS-em. Taki był plan A, okazało się jednak, że wszystkie sieciówki na PCI, również z innymi układami jakie miałem w domu, zawieszały tego peceta. Nie wiem dlaczego, widocznie jest coś w tych układach, co nie lubi się z płytą główną. Jedyna opcja na sieciówkę w tym kompie to taka karta na slot ISA. Trzeba sobie też zadać pytanie, po co mi sieciówka w tak starym sprzęcie? Jeśli ktoś faktycznie planuje używać, to ok, ale dodawanie jej na siłę to średni pomysł, bo pamiętajmy, że każdy sprzęt to minus jedno IRC-u. A to może się przydać do innych celów. No ale ok, ja dodam. Konkretnie SMC EtherCard Elite 16. Udało mi się jakiś czas temu nabyć nowiutką stację dyskietek w kolorze czarnym, więc akurat przyda się do tego zestawu. Napędem optycznym w kompie będzie jakaś nagrywarka DVD firmy Asus. Parametry nie są tu istotne, bardziej ważny jest interfejs i kolor, aby pasowała do obudowy. A skoro przywołałem obudowę, to zanim przejdę do kwestii dyskowej, skupię uwagę na towerze.
to z obudową miałem najwięcej roboty przy tworzeniu tego materiału. Część z Was doskonale wie dlaczego, ale tej drugiej części należą się wyjaśnienia. Tak wygląda przykładowa obudowa ATX, czyli typu, który dobrze znacie. Natomiast starsze pecety, na oko tak do Pentiuma 2, były osadzane w obudowach zasilaczy AT. Zasilacza te oznacza m.in. to, że zasilanie płyty było realizowane takim złączem, a właściwie złączami. W obudowach AT był już wycięty otwór na dinową wtyczkę klawiatury. Pomijam już takie drobiazgi jak wyświetlacz megaherców czy przycisk turbo i diodą informującą o jego stanie. Jeśli teraz weźmiemy płytę główną ze złączem zasilania AT, na przykład tę, która jest gwiazdą tego klipu, i umieścimy ją w obudowie ATX, to szybko okaże się, że nie pasuje ona tutaj idealnie. Brak maskownicy można przeboleć, ale dokucza m.in. niewystarczająca ilość mocowań płyty do obudowy. A jak przyjrzycie się bliżej, konkretnie w miejscu podpinania diod, resetu itd., to zauważycie, że nie ma tutaj pinów odpowiedzialnych za włączanie komputera. Jak zatem włączyć takiego blaszaka? Ta kwestia stała po stronie zasilacza. To od zasilacza AT wyprowadzone są przewody do przełącznika, który był osadzony w obudowie. Nie był to jednak zwykły przełącznik taki, jaki mamy dzisiaj w obudowach. Był to przełącznik typu... nie wiem szczerze mówiąc, jak one się nazywają. Może ktoś podpowie? Strzelam, że jest to przełącznik bistabilny. Chodzi o takie przełączniki, które utrzymują swój stan przewodzenia do momentu następnego naciśnięcia. To właśnie dlatego w starych OS-ach widzimy komunikat: można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer, bo te stare płyty nigdy by go same nie wyłączyły. To rodzi problem, bo oznacza, że musimy się pozbyć tego włącznika, jaki jest w obudowie ATX, i jakoś zamocować w środku o wiele większy. Ale to problem na później. Teraz rozwiążmy jeszcze kwestię PSU. Nie ufam zasilaczom AT. Jeśli miałbym je porównać do jogurtu, to te zasilacze są już 2 lata po terminie i mają wydęte dęko. Moim zdaniem nie warto ryzykować, zwłaszcza że istnieje metoda na ich wyeliminowanie. Taka oto przelotka. Podpinamy tutaj zwykły, współczesny zasilacz ATX i do płyty AT mamy wyprowadzone stosowne złącze. Istnieje kilka wersji takich adapterów, z włącznikiem i bez oraz z minus 5V, co jest przydatne. Właściwie to nie jest przydatne prawie do niczego. Istnieje 5 czy 6 kart muzycznych, które wymagają minusa, ale prawdopodobieństwo, że je macie, jest raczej niskie, więc można skupić uwagę na tych zwykłych adapterach. Do naszych celów wystarczy zasilacz o mocy około 300 W. Ja często wykorzystuję takie Fortrony, bo są dobrze wyceniane, mają dobrą sprawność, ale akurat w tej obudowie, którą wybrałem, ten model się nie sprawdzi przez wystający cooler. Zastosowałem więc jakiś stary Silentium PC o mocy 350 W. Teraz kwestia nieszczęsnego włącznika. Nie ma łatwej metody jego zainstalowania. W tych starych obudowach są specjalne mocowania i łatwo można takowe zamienić. W obudowie ATX nie tylko nie ma mocowań, ale nie ma też miejsca na taki klocek. Tak przechodzimy do obudowy, którą wybrałem. Właściwie to obudowa wybrała mnie. To znaczy z braku wolnego miejsca musiałem się jakiejś pozbyć. I ta obudowa spojrzała na mnie krzywo o jeden raz za dużo. Używając moich detektywistycznych zdolności, wydedukowałem, jakiej firmy komputer był kiedyś w środku. Muszę przyznać, że Komputronik nie poszedł tutaj po linii najmniejszego oporu i nie nakleił jedynie swojej naklejki. Logo jest też wytłoczone. Po głębszej analizie okazało się, że jest to obudowa Chieftaina. Usunięcie starego włącznika poszło gładko i tak jak się spodziewałem, miejsca na włącznik pod zasilacza T tutaj nie ma. Ale zaraz za miejscem, gdzie miał się znajdować, jest płytka, za którą znajduje się wiele wolnej przestrzeni. Po chwili z kombinerkami, miejsce na włącznik zrobione. Kolejny problem do rozwiązania to brak mocowań na włącznik. Z tym poradzimy sobie z pomocą ciepłego kleju. Uwielbiam ten wynalazek. Powiem coś kontrowersyjnego. Ciepły klej rozwiązuje więcej problemów niż WD-40 i trytki razem wzięte. Zanim przytwierdziłem włącznik, poświęciłem chwilę, aby dopasować skówkę z pomocą pilnika. I gotowe. Włącznik zasilacza AT osadzony w ATX-owej obudowie.
chwili pisania tych słów bawię się tym kompem już od ponad miesiąca i mogę potwierdzić, że ciepły klej spisuje się tutaj perfekcyjnie. To jednak nie koniec walki z obudową. Kolejny krok to dystansery, które trzymają płytę główną. Zwykle jeden czy dwa będą pasowały do rozstawu otworów na płycie, ja miałem pecha, nie pasował ani jeden. Z pomocą młotka i kombinerek usunąłem je z obudowy. Następnie zaznaczyłem ołówkiem miejsca, gdzie powinny się znajdować i z pomocą wkrętarki, która pełni u mnie rolę wiertarki, zrobiłem sobie nowe otwory. Znalazłem w obi odpowiednie śrubki i nakrętki, więc kolejny aspekt konwersji obudowy ATX do AT za nami. Widzicie już, że niektóre sloty PCI nie będą użyteczne. Niby to minus, ale w moim przypadku jest to bez znaczenia, bo nie potrzebuję ich aż tyle. Jest też możliwość użycia tych slotów pomimo tego, że nie mamy możliwości wyprowadzenia śledzia. Istnieją bowiem karty, które śledzia nie potrzebują, jak kontroler IDE, który może być tutaj wskazany. Mamy też możliwość podpięcia takiej karty z portami PS2. Ja posiadam wersję z USB, ale są też takie, gdzie znajduje się jedynie wejście na myszkę i klawiaturę. Taka karta zmieści się tutaj i nawet jeśli jedynie port PS2 myszki będzie użyteczny, to już możemy odtrąbić sukces. Na tej samej zasadzie można tutaj osadzić kartę PCI z USB. Nawet jak nie wszystkie porty będą dostępne, to zawsze te dwa USB-ki dojdą. Plus mamy w takich kartach zwykle jakiś jeden port wewnętrzny, który można użyć do wyprowadzenia USB na front. Ja wyprowadzę jeden port na front obudowy z pomocą takiej przelotki, a drugi port osadzę w maskownicy. No właśnie, jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Maskownica. Istnieją takie, gdzie znajduje się wycięte wyjście na dynową klawiaturę, ale ich kupno proste nie jest i szczerze mówiąc nie jest to najlepszy sposób. Lepszym pomysłem wydaje mi się maskownica wydrukowana na drukarce 3D. Można je kupić na przykład na eBayu. Maskownice zrobione na drukarkach 3D wydają się fajną opcją, ale jest jeden minus. Nie udało mi się znaleźć takowych na polskim rynku, a płacenie 60 zł za przesyłkę tak taniej rzeczy trochę mija się z celem. Z tego miejsca mam mały apel do posiadaczy drukarek 3D. Może ten temat jest warty waszej uwagi. Sprawdźcie, jak to się sprzedaje na zagranicznych stronach i może zacznijcie robić swoje wersje i sprzedawać je z rozsądniejszymi kosztami wysyłki. Ja zrobię maskownicę sam, bez drukarki 3D, a moim budulcem będzie takie opakowanie programu Transport Internet Security 2013. Jest to całkiem mocny, ale jednak plastyczny plastik. Wycinamy zatem potrzebny kawałek i po kilku przymiarkach można zabrać się za dorabianie niezbędnych otworów. Działa? Działa. Inną metodą może być taka maskownica będąca filtrem, ale to jest miękka osłona, więc nic tutaj nie przymocujemy. Gotowe, obudowa ATX-owa przystosowana do płyty w standardzie AT. To teraz przechodzimy do dysków twardych, których w tym PC-cie nie będzie. Kwestia magazynu danych zasługuje na swój własny rozdział. Tego blaszaka zbudujemy w oparciu o karty CF, ale z małym twistem. Na płycie głównej mamy zintegrowany kontroler IDE i po nazwie płyty można już wywnioskować, jakie daje on możliwości. DMA33, czyli ATA4 albo UDMA w trybie drugim albo Ultra ATA33. Jakbyśmy tego nie nazwali, maksymalny transfer to 33 MB na sekundę. Ten słabszy model płyty bez dopisku DMA33 pozwala jedynie na tryb PIO, czyli max 16,6 MB na sekundę. I teraz zaczyna się ciekawa kwestia. BIOS, jak i sama płyta są datowane na 1997 rok. Premiera ATA4 to 1998 rok. Jest to zwiastun problemów, ale o nich później. Swoją drogą, wiecie co oznacza akronim ATA? Otóż rozwija się go na Advanced Technology Attachment. Zatem mamy złącze zaawansowanej technologii w wersji czwartej. Warto wiedzieć, że aby przeskoczyć do następnego poziomu, czyli do Ultra ATA66, czy jak to woli ATA5, musielibyśmy zmienić taśmę IDE z 40-żyłowej na 80-żyłową. To teraz przyjrzyjmy się kartom CF. Na większości znajdziecie oznaczenie prędkości w postaci razy X, na przykład razy 133. To oznacza, że karta pracuje o 133 razy szybciej od CD-ROMu pojedynczej prędkości. Tak, wiem, to dziwne, ale ktoś kiedyś stwierdził, że to dobra metoda szacowania prędkości kart, nie tylko CF, i tak już zostało. Zatem CD-ROM razy 1 wyciska 150 kB na sekundę, czyli karta CF z oznaczeniem razy 133 może teoretycznie osiągnąć transfer rzędu 19,5 MB na sekundę.
czyli taka karta powinna być ok dla komputera, który ma kontroler IDE, gdzie najwyższy tryb pracy to PIO w trybie czwartym, czyli 16,6 MB na sekundę. Na tej płycie potrzebujemy jednak coś szybszego. Razy 233 powinno wystarczyć, to da nam 34,1 MB na sekundę. Jest tylko jedno ale, a właściwie dwa. To, że producent karty nakleił na nią naklejkę razy 1000, nie znaczy, że ta karta faktycznie jest taka szybka. Tutaj pomocne mogą być recenzje z pomiarami szybkości. Po drugie, mówimy tutaj o prędkościach odczytu. Trzeba brać pod uwagę, że prędkości zapisu na takich kartach są zwykle zauważalnie gorsze, więc wybieranie karty z górką to dobry pomysł, ale też nie zawsze, bo wiąże się z większymi kosztami. A pamiętajmy, że my składamy retro peceta. Standardowy dysk twardy w zestawie tej klasy prawie na pewno nie miałby w środku dysku, który mógłby korzystać z dobrodziejstw UDMA. Oto jeszcze jeden przykład. W odróżnieniu od wielu innych kart dostępnych na rynku, tutaj mamy wręcz tabliczkę znamionową z transferami. Odczyt, jaki deklaruje producent, to 75 MB na sekundę i podano też prędkość w standardowy sposób, czyli razy ileś tam, tutaj razy 500. Odpalamy kalkulator. 500 razy 150 kB daje nam 75 tysięcy kB. Nie będziemy się czepiać, że wydrukowano tutaj wyniki w systemie dziesiętnym, czyli 1 MB policzono jako 1000 kB, zamiast w systemie binarnym, czyli 1024 kB. Okej, różnica nie jest duża. Na karcie zaznaczono też, że jest ona typu UDMA 6, ale transfery UDMA 6 są o wiele wyższe niż deklarowane na karcie. O co więc chodzi? Jest to bardziej informacja dla fotografów, kamerzystów, bowiem niektóre sprzęty są wrażliwe pod kątem standardu karty, ale niekoniecznie przekłada się to na prędkość, jak widać na załączonym obrazku. UDMA 6 pozwala na transfery do 133 MB na sekundę, a już sam producent podaje, że maks na jaki stać kartę to 75 MB. Dopowiem jeszcze, że popularną metodą obliczania prędkości karty CF jest dzielenie wartości razy ileś przez 6,6666. Pomijając przecinek, wyjdzie mniej więcej na to samo, co pomnożenie razy 150. Wybierając kartę, trzeba też pamiętać, że nie każda jest w standardzie UDMA, ale to dotyczy naprawdę starych kart i tych o ekstremalnie niskich pojemnościach. To, czy karta wspiera UDMA, sprawdzicie na stronach producenta, albo po zakupie. Jak osadzicie kartę w adapterze CF IDE, to w tym momencie butowania wyświetli się Wam, czy karta wspiera taki rodzaj transferu. Jeśli nie wspiera UDMA, to będzie tutaj napisane np. Mode 4, co odnosi się do trybu PIO. Jeśli jakiś rodzaj UDMA jest wspierany, to wyświetli się tutaj wersja, np. UDMA 4 albo UDMA 6. Nie należy też z góry zakładać, że karty przemysłowe będą zgodne ze standardem UDMA. Nierzadko jest wręcz przeciwnie. Dla przykładu, taka oto karta przemysłowa Transcenda z oznaczeniem CF45i, jak możemy przeczytać na stronie producenta, jest zdolna do pracy maksymalnie w trybie PIO. Reasumując, musimy wybrać kartę, która nie będzie wąskim gardłem dla kontrolera IDE. Znalazłem taką ściągawkę w internetach, może się komuś przyda. Ok, ja wybieram karty razy 233. Kupiłem 5 o pojemności 4 GB. Jedna kosztowała 31 zł. Oczywiście używana. Po co mi aż 5 kart? Otóż wymyśliłem sobie, że na każdej karcie będzie inny system operacyjny. W slocie stacji dyskietek osadziłem czytnik kart CF z interfejsem IDE i karta osadzona tutaj będzie masterem. Na tej samej taśmie będzie kolejny adapter CF IDE z kartą o pojemności 8 GB jako slave. Tutaj możemy też użyć zwykłego dysku twardego, ja jednak zostanę przy karcie CF. Czyli prawie wszystkie systemy będą miały dostęp do partycji o pojemności 8 GB sformatowanej jako FAT32. Ten dysk będzie pełnił rolę wymiany plików pomiędzy różnymi systemami. Powiedziałem prawie wszystkie systemy, bo DOS nie będzie widział partycji FAT32. To nie koniec. Plan pierwotny zakładał zainstalowanie w obudowie kieszeni na dysk, ale nie podpinanie jej. Jedyną funkcją takiej kieszeni miała być skrytka na karty z różnymi OS-ami. Ten krok jest zbędny, bo kartę można trzymać w prawdziwej szufladzie, ale ja mam zwykle taki bajzel, że szybko bym je zgubił. Na horyzoncie pojawiają się jednak dwa problemy. Pierwszy to kolor. Moja obudowa jest czarna i znalezienie kieszeni w takim kolorze łatwe nie jest. Drugi problem to sam rozmiar kieszeni. Mam kilka modeli i żadna nie chciała się zmieścić do mojej obudowy. Tego problemu nie będą mieli posiadacze większych obudów, te mniejsze po prostu nie zakładały użycia takich gadżetów.
Z podręcznej skrytki na karty CF jednak nie zrezygnowałem. Z przybiórkowego serwera pożyczyłem zaślepkę, która umożliwia łatwe wyciąganie i działa. Warto rozważyć dodatkowo jakieś pudełko na karty. Zastanawiacie się może, dlaczego wszystkie karty z systemami operacyjnymi mają po 4 giga. Przecież DOS czy nawet Windows 95 zadowoliłyby się taką o pojemności 1 giga. Powodem jest wiekowy BIOS płyty głównej. Za każdym razem, kiedy zmienimy tutaj dysk, musimy przeprowadzić w BIOSie jego detekcję. Jeśli więc używałbym różnych pojemności kart, to za każdym razem musiałbym wchodzić do BIOSu. Stosując tę samą pojemność kart, BIOS myśli, że ma do czynienia z tym samym dyskiem. To dobry moment, aby wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy związanej z BIOSem. Ten Awarda, jaki tutaj mamy, widzi dyski o maksymalnej pojemności 32 giga. Te modele płyt głównych M537 bez dopisku DMA33 mają BIOSy, które widzą dyski o pojemności 8 giga max. Czy 8 GB to mało na peceta z P166? Nie, to wręcz ilość, o jakiej posiadacze takich blaszaków mogli jedynie pomarzyć. Dlatego jako drugi dysk daję jedynie 8 giga, choć mam kartę o pojemności 32 giga pod ręką. Jeszcze parę słów o czytniku na froncie obudowy, który użyję. Jest to produkt firmy StarTech i niestety, ale trochę kosztuje, bo aż 158 zł. Co jak na taki adapter jest trochę wygórowaną ceną. To dziwne, ale ten sprzęt nie ma na rynku konkurencji. Nie znalazłem ani jednego produktu, który można by użyć tutaj jako zamiennik. Wymyśliłem jednak wersję budżetową. Kupujecie taki adapter na śledziu. Przycinacie, wiercicie otwory montażowe i na śrubki przytwierdzacie do wydrążonej zaślepki, czy to w slocie 5,25, czy też 3,5 cala i ponad 100 zł w kieszeni. Ja jednak posiadam adapter StarTech, więc nie będę kombinował. Prawdopodobnie będziecie musieli zaopatrzyć się przynajmniej w jeden konwerter wtyczki Molexowej na zasilanie stacji dyskietek, bo te adaptery wymagają właśnie takiej wtyczki, a w tym zestawie będą dwa adaptery plus stacja dyskietek. Więc w zależności od zasilacza konieczne jest dokupienie przelotek lub rozgałęźników. Zobaczcie jeszcze, jakie cudo udało mi się kiedyś znaleźć na Allegro. Mamy tutaj stację dyskietek plus czytnik kart, w tym CF, w jednej zwartej konstrukcji, która mieści się do slotu 3,5 cala. Cudo. Niestety czytnik kart podpina się przez USB, więc do karty CF nie dobierzemy się poprzez interfejs IDE. Niemniej i tak uważam, że to bardzo fajny gadżet. Jeszcze tylko jeden mały detalik. Każda karta będzie miała swoją naklejkę z logiem systemu. Papier naklejkowy do drukarki to grosze, a aby dodać połysk na wydruk, wystarczy taśma klejąca. Chwila zabawy i voila! Zanim pokażę Wam, jak to wszystko działa, muszę wrócić na chwilę do tego kontrolera IDE na płycie głównej. Zapowiadałem problemy i oto one. Jest to jeden z najdziwniejszych kontrolerów IDE, z jakim miałem do czynienia i jakiemu poświęciłem najwięcej czasu w całej mojej przygodzie z komputerami. Nie tylko na potrzeby tego materiału, ale walczę z nim już ładnych parę lat. W czym tkwi problem? Ano w tym, że jest to produkt innowacyjny. A raczej był to produkt innowacyjny, kiedy wyszedł, czyli w 1997 roku. To zwykle oznacza, że użytkownik musi zapłacić podatek od nowości oraz liczyć się z tym, że ów produkt nie będzie działał tak, jak powinien. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku obsługi USB, UDMA33 na tej płycie jest jedynie eksperymentem. Eksperymentem, który się chyba nie udał. Z podkreśleniem słowa chyba. Jak pewnie wiecie, w systemach z rodziny 9X, aby cieszyć się lepszymi transferami, konieczne jest ręczne włączenie DMA. Aby to zrobić, potrzebny jest zwykle sterownik od producenta, bo ten od Microsoftu prawie nigdy nie działa. Okej, jasna sprawa, pobieramy sterownik, instalujemy, zahaczamy DMA w panelu administracyjnym i to by było na tyle. Windows się już nie odpali. Co gorsza, nie wystarczy już odinstalowanie urządzenia w trybie awaryjnym i jedyna możliwość, aby znowu zobaczyć pulpit Windowsa 95, 98 czy ME, to reinstalacja systemu, czyli godzinka z hakiem na tak starej konfiguracji. Czasami w takich sytuacjach pomaga wyłączenie DMA w BIOSie i po restarcie odkliknięcie DMA, ale tutaj to nie zadziała, bo blaszak nawet nie rejestruje tego, że DMA zostało włączone i pomimo tego traci stabilność. Wystarczy zainstalować sterownik i wszystko się rozsypuje. Przez lata wyeliminowałem już chyba wszystkie możliwe problemy. Sprawdziłem różne dyski twarde oraz różne adaptery CF IDE. Do tego różne karty o różnych parametrach, różnych producentów.
różne taśmy, zarówno 40-żyłowe, jak i 80-żyłowe. Od razu dodam, że te 80-żyłowe taśmy można używać w standardzie ATA 4. Tutaj była to po prostu opcja. Wymóg używania takich taśm przyszedł, jak mówiłem, wraz z ATA 5. Testowałem też różne metody adresowania, LBA, Normal czy Large. Nic nie pomaga. Ewidentnie problemem jest sterownik i mam na to dowód, o czym za chwilę. Teoretycznie problemem mógłby być adapter, bo część jest zrobiona w taki sposób, że nie mają wyprowadzonych sygnałów DMREQ oraz DMACK. Kolejno piny 43 i 44. Ale w dzisiejszych czasach to tylko teoria, bo takich adapterów w sprzedaży nie ma już od wielu lat, a przynajmniej ja na taki nie trafiłem. Te stare adaptery można przerobić samemu, umieszczam link do instrukcji w opisie, ale chyba prościej, szybciej i pewniej jest kupić nowy. Jaki mam zatem dowód, że jest to wina sterownika? Jest nim Windows 2000, w którym DMA działa z marszu. Skoro to sterownik jest problemem, to wystarczy znaleźć ten dobry i sprawa załatwiona. Proste. Otóż niekoniecznie. Bo sprawdziłem już chyba wszystkie sterowniki, nawet te wydane w czasach premiery płyty głównej, czyli czasami starsze niż system operacyjny. Nic nie pomaga. Czasami pojawia się jakiś dodatkowy blue screen, ale trudno nazwać to sukcesem. Dopuszczam też taką myśl i być może ogląda to ktoś, kto mnie w tym utwierdzi, że moja płyta jest zwyczajnie uszkodzona i dlatego mam takie problemy z aspektem DMA. Czyli transferów DMA w parze z Windowsami 9.5, 9.8 i ME tutaj nie uraczymy. Jest oczywiście możliwość ominięcia kontrolera na płycie stosując np. taki na PCI, ale taką drogę omówimy w innym materiale. Teraz przyjrzyjmy się, co tak naprawdę tracimy nie mając DMA. Ale dla porządku, najpierw sprawdźmy, jak wyglądał zestaw komputerowy tej klasy, jaki można było nabyć w sklepie. Znalazłem takie oto ogłoszenie w grudniowym Gamblerze z 1997 roku. Widzimy tutaj zestaw NTT President MU. Procesor taki jak u nas, RAMu mniej, ale to normalne, nikt nie posiadał wtedy kompa ze 128 MB RAMu. Grafika tej samej firmy. Dalej mamy płytę główną ze zintegrowanym kontrolerem IDE, a dyskiem jest twardziel o pojemności 1,6 GB. Warto zaznaczyć, że wchodząc w rok 1998 z takim zestawem można było być spokojnym o wydajność. Z pewnością posiadacz takiej maszynki, zanim zmieniłby komputer na lepszy, dodałby do niego jakiegoś 3D FX-a i tym samym wydłużył żywot blaszaka o kilka lat. Mamy więc przykład dobrego zestawu z tamtych czasów i jak widać dysk ma pojemność jedynie 1,6 GB. W trzecim odcinku serii Retro Przegląd Prasy, gdzie na tapecie był świat gier komputerowych z lipca 1997 roku, przytaczałem ofertę na zestaw komputerowy z Pentiumem 166 bez MMX-a i wyglądało to tak. Pentium 166, płyta Intelowa, 32 MB RAM-u, twardziel o pojemności 2,5 GB, napęd CD-ROM razy 16, monitor, zakładam kolorowy, o przekątnej 15 cali, grafika Matrox Mystique z 2 MB pamięci, do tego mamy kartę muzyczną, obudowę, klawiaturę, myszkę i głośniki. Załóżmy zatem, że dysk pomiędzy 1,6 a 2,5 GB był wtedy standardem. Mam tutaj dysk o pojemności 2,16 GB, który wpisuje się w ten scenariusz. Dysk taki uzyskuje w teście ATO pomimo włączonego DMA niecałe 4,5 MB w zapisie i odczycie. Nie spodziewałem się wysokiego wyniku, ale muszę przyznać, że to wygląda trochę podejrzanie, zupełnie jakby był aktywny tryb PIO. Wyłączyłem więc DMA i przeprowadziłem testy jeszcze raz, w trybie PIO. Wyniki jak widać wyraźnie gorsze. A jak na tle tego dysku wypada karta CF o pojemności 4 GB i prędkości razy 233? O tak, czyli mamy 10 MB w zapisie i 25 MB w odczycie. Testy zostały przeprowadzone pod Windowsem 2000, gdzie DMA nie wykrzacza systemu. Tutaj wspomnę dosłownie jednym zdaniem, że DMA to nie tylko Ultra DMA, ale też Single Word DMA oraz Multi Word DMA. Najszybszy wariant tego drugiego to transfer maksymalny właśnie na poziomie 25 MB na sekundę. Pod jednym systemu z rodziny 9X w trybie PIO wyniki karty wyglądają tak. Niespełna 6 MB w zapisie i 7,5 MB w odczycie. Dla sportu przeprowadziłem jeszcze test z kartą CF 32 GB, która wygląda tak. Jest to dość popularny model, który zalewa od jakiegoś czasu Allegro. Z włączonym DMA karta uzyskuje 19 MB w zapisie i 26,5 MB w odczycie, czyli całkiem nieźle. Należy pamiętać, że max jaki mogłaby pokazać karta w tym blaszaku to 33 MB na sekundę, bo na tyle pozwala kontroler.
Podsumowując, pewnik, na jaki możemy liczyć w przypadku zastosowanych kart Compact Flash, to 6 MB przy zapisywaniu i 7,5 MB przy odczycie danych. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej, ale do grania na retro PC-cie w zupełności wystarczy. Przechodzimy do instalacji systemów. Do formatowania kart używam SuperFDiska. Jeśli pierwszy raz bawicie się takimi adapterami, to pamiętajcie, aby skasować Master Boot Record na karcie. Dopiero po tej czynności można zakładać partycję. Kolejny raz polecam wszystkim nabycie jakiegoś emulatora stacji dyskietek. Oszczędność czasu ogromna, o nerwach nie wspominając. Zaczynamy od karty z DOS-em i Windowsem 3.11, bo nie ma większego sensu poświęcać dedykowanej karty na każdy z tych systemów. DOS będzie tym OS-em, który zabierze nam najwięcej czasu, bo prawie wszystko trzeba tutaj zrobić samemu. Czyli zaczynamy od instalacji DOS-a w wersji 6.22, następnie... Wiecie co, ja już mam na kanale materiał na ten temat. Jeśli chcecie sprawdzić, jak instaluje się myszkę, CD-ROM, dźwiękówkę itd. pod DOS-em, to odsyłam do tego materiału. Warto pamiętać, po prostu trzeba pamiętać, że pod W3.11 i pod DOS-a potrzebny będzie system plików FAT16. To oznacza, że maksymalny rozmiar partycji na karcie CF to 2 GB, dlatego w tym jednym przypadku karta ma dwie partycje. Po skonfigurowaniu wszystkiego możemy przejść do instalacji okienek. Nie ma tutaj trudnych pytań, a jedyne co może przysporzyć problemów to aspekt sieciowy. Domyślnie w tej edycji Windowsa, nawet tej z dopiskiem Windows for Workgroups, nie instaluje się protokół TCP/IP. Trzeba go dodać ręcznie. Może też dojść do sytuacji, w której odpalanie Windowsa stanie na ekranie tytułowym. Otóż edycja sieciowa tego systemu robi takie niespodzianki, jeśli komputer nie jest podpięty do routera. Tak, to dziwne, ale nic nie poradzimy. A właściwie to coś poradzimy. Wystarczy odpalić Windowsa z parametrem N, który deaktywuje moduł sieciowy systemu i wtedy system się odpala bez problemu. Czasami pomaga też dodanie protokołu TCP/IP i uczynienie go tym głównym. No ale żeby go dodać, to najpierw musicie jakoś odpalić Windowsa, więc warto pamiętać o parametrze N. Tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy sieć w tak starych oknach jest nam potrzebna. Jeśli nie, a prawie na pewno będzie to odpowiedź nie, to parametr N. Postanowiłem dodać Windowsa do autoexeca, ale to oczywiście nie jest konieczne. W każdym razie po zamknięciu systemu wita nas w pełni skonfigurowane środowisko DOS-owe. Dodałem ulubiony menedżer plików, DOS Navigator, więc w zależności od potrzeb mogą się pobawić grami DOS-owymi. A nie zapominajmy, że Windows 3.11 nie jest dobrym systemem do odpalania gier, więc warto wgrać jakieś wcielenie Norton Commandera i odpalać gry właśnie z DOS-a. Działają tutaj jednak programy multimedialne, np. taka antyczna wersja Encarty, gdzie oprócz masy czytania czekały też na nas materiały fotograficzne oraz klipy wideo. Wideo na 3.11 w czasach, kiedy internet i CD-ROM nie był standardem, to było coś. Kolejna karta, Windows 95. Tutaj najwięcej zabawy miałem z dźwiękówką i nie chodziło wcale o problemy ze znalezieniem sterownika. Te znajdziecie bez problemu w necie. Problemem był kontroler IDE, który jest na karcie. Niby to plus i w wielu sytuacjach to jest plus, ale w tym PC-cie, gdzie chipem na płycie głównej jest produkt VIA, niestety kontrolery się ze sobą gryzły. W wielu modelach kart dźwiękowych IDE można wyłączyć zworką, ale ten model nie daje takiej opcji. Trzeba to zrobić software'owo. Ale wiem, że i z tym może być problem, bo choć IDE będzie wyłączone, to karta i tak zabierze dodatkowe IRQ, gdzie możliwe, że wolelibyśmy podpiąć coś innego, np. kontroler IDE na PCI. Pamiętajcie, że to jest Windows 95. Niebieski ekran to jego drugie ja. Finalnie udało się wszystko poustawiać, ale klikania trochę było. Następna karta, Windows 98 w edycji SE. Tutaj karta dźwiękowa nie robiła już problemu z włączonym kontrolerem IDE i ogólnie wszystko działa tutaj dobrze. Choć do większości rzeczy musiałem wgrać sterownik sam, bo instalator W98 nie podołał. To jednak mały problem i raczej coś, czego trzeba się spodziewać. Pod tymi oknami pokażę, że karta sieciowa działa prawidłowo. Sterowniki są łatwe do znalezienia i to samo mogę powiedzieć o innych OS-ach. W tym tych skrajnych, czyli W3.11 oraz Windows 2000. Dodam jeszcze, że karta została wyprodukowana w 1993 roku i choć nie sprawdzam tego w tym klipie, to wiem, że działa też w Windowsie XP. Po instalacji sterowników nie trzeba nawet zmieniać przeglądarki, wystarczy poczciwy pobieracz Firefoxa znany pod nazwą Internet Explorer. Naturalnie, aby zobaczyć tu jakąś stronę, musicie najpierw znać adres witryny, która nie wykorzystuje nowych technologii internetowych,
ale cały czas udaje się takowe znaleźć. Kolejna karta i zarazem największa niespodzianka tej konfiguracji, czyli Windows Millennium. Windows ME, znienawidzony przez wszystkich, uwielbiany przez tego peceta. Tak, to właśnie w ME wszystko działało tutaj z marszu. Nie musiałem kiwnąć palcem, aby karta sieciowa była wykryta i zainstalowały się sterowniki. To samo z dźwiękówką, 3D Fixem oraz osadzonym na płycie portem USB. Wszystko zainstalowało się podczas stawiania systemu. Warto oczywiście wgrać nowsze wersje sterowników tam, gdzie jest to możliwe, m.in. do chipsetu, pamiętając, aby nie wgrywać sterownika, który umownie nazywam sterownikiem dyskowym, bo wtedy wszystko klęknie. Jeszcze słowo na temat USB. Port działa we wszystkich systemach, z wyjątkiem DOS-a i W3.11, ale jego praca jest dość nieobliczalna. Czasami myszka pod USB zostaje wykryta, innym razem nie. Z pendrive'ami podobnie. Czasami zostają wykryte i można z nich korzystać, a czasami ten sam pendrive, który jeszcze restart temu działał, nie jest już wykrywany. Loteria, a że mi nie zależało tym razem na USB, to nie drążyłem tematu. W razie czego są tutaj jeszcze wolne sloty PCI i można pokusić się o kartę z USB. Sprawdzona, działająca pod W95 w górę karta z kontrolerem USB to na przykład NEC AUA3100B. Istnieje też wariant AUA2000B. Jest to w zasadzie ten sam model, tylko z dwoma portami zamiast trzech. Przeskakujemy do Windows 2000, czyli do karty CF numer 5. Tutaj instalator nie był w stanie zainstalować wszystkich urządzeń sam, a już w szczególności 3DFX-a, do którego nie istnieje oficjalny sterownik pod te okienka. Sterownik nieoficjalny krąży po sieci i spisuje się całkiem nieźle. Swoją drogą, jeśli dzisiaj narzekamy na producentów grafik, że wyłączają wsparcie dla konkretnej serii grafik w najnowszej wersji sterownika, to zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś. Premiera 3DFX-a to 1996 rok, październik, natomiast Windows 2000 miał premierę 17 lutego 2000 roku i oficjalnego wsparcia dla akceleratora już wtedy nie było. A przy okazji dodam, że pierwsze WUDO, jakie ujrzało światło dzienne, to właśnie model Righteous 3D od firmy Orchid, jaki tutaj mamy. To już wszystkie systemy, choć dla porządku zaznaczę, że Windows NT 4.0 też tutaj działa. Postanowiłem jednak nie poświęcać mu dedykowanej karty, bo co właściwie można w dzisiejszych czasach tutaj robić? Gry 3D nie działają pod NT dobrze, większość, ta pod nowszego DirectX-a wcale się tutaj nie odpali, te pod 3DFX-a działają, ale mając do wyboru inne okna, wolę wybrać jakiś inny OS z rodziny 9X. Potwierdzam jednak, że zainstalowałem Windowsa NT 4.0 i wszystko tutaj działa. Jeszcze słowo o wielkim nieobecnym, czyli XP-ku. Nie ma go tutaj dlatego, bo instalacja po wielu próbach zawsze kończyła się niepowodzeniem. Po prostu w pewnym momencie komputer się zawieszał. Wyciągałem więc blaszaka po kolei, najpierw dźwiękówkę, potem 3DFX-a, potem kartę sieciową i nie robiło to żadnej różnicy. Włączyłem też w BIOSie obsługę USB, wywaliłem porty COM, LPT, sprawdziłem również, czy podpięcie napędu optycznego jako slave na taśmie z adapterem IDE-CF ustawionym jako master coś da, ale niestety. Zmieniłem nawet grafikę na taką pod slot ISA. Nic nie pomagało. Tutaj moja cierpliwość się wyczerpała, XPEG i tak miał być tylko ciekawostką w tym zestawie, bo korzystanie z tego OS-a na P166 nawet z MMX i przy 128 MB RAM-u nie jest miłym doświadczeniem. Okej, jeszcze jedna próba. Zainstalowałem najpierw W2000 i z jego poziomu odpaliłem instalator XP. Lipa. Co prawda w innym momencie, ale dalej instalacja staje. Tymi oknami nie przyjdzie mi się tutaj pobawić, ale płaczu nie będzie. Chwila. A może to ten w cudzysłowie eksperymentalny kontroler IDE? Włączyłem obsługę DMA w BIOSie, powtórzyłem instalację i... Lipa 2.0. Instalacja trwała zauważalnie dłużej, ale finalnie i tak się zawiesiła. Przechodzimy do testów w grach. Tak jak zapowiadałem, gry testowe to same, dobrze wszystkim znane szlagiery. Odpalę coś pod każdym OS-em, aby pokazać, że pod każdym da się w coś pograć. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie ponarzekał odrobinę na Grabera. Trafiło się kilka tytułów, które nie chciały współpracować w parze z przechwytywaczem. Korzystam ze splittera, więc na ekranie monitora obraz się wyświetlał normalnie. W takich sytuacjach nagrywam rozgrywkę kamerą i pomagam sobie gameplayem nagranym na innym komputerze. Zwykle takie gry i tak chodzą dobrze, bo dotyczy to głównie tytułów działających w rozdzielczości 320x240, więc nie ma to większego znaczenia. Naturalnie pojawiają się też problemy z odświeżaniem w parze z monitorem LCD. Mówiłem już o tym wielokrotnie, więc na szybko przypomnę. Dobrym programem jest HZ Tool, który działa po W95 w górę.
W wielu przypadkach wystarczy jednak opcja w sterowniku. Do rzeczy. Testowanie pod DOS-em zaczniemy od gry Terminal Terror. Jeśli w 1994 roku była jakaś gra lepsza od Dooma, to Terminal Terror nią nie było. Prosty shooter z grafiką, która może mogłaby konkurować z Wolfem. Może. Wybrałem ten tytuł, bo chciałem przez chwilę ponudzić o czymś, co nazywa się Ciasto na niebie. Okej, w oryginale brzmi ładniej, Pie in the Sky, co nie znaczy, że jest bardziej sensowna. Jednak aby być fair, jest to znane w Ameryce powiedzonko. Polski odpowiednik to zamki na piasku. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichury i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Wracając do tematu, Pie in the Sky to silnik, na którym powstawały takie właśnie gry. Początkowo było ich niewiele i były tworzone jedynie przez twórców silnika, firmę o takiej samej nazwie jak silnik. Pierwszą grą na Pie in the Sky był tytuł Corn Cop 3D, wydany w 1991 roku. Jednak to jeszcze nie był shooter, a symulator. Pierwszym shooterem na silniku była gra Lethal Tender, wydana w 1993 roku. Terminal Terror jest jej kontynuacją. Jednak twórcy doszli do wniosku, że skoro Wolf 3D jest takim hitem, a oni mają podobny silnik, to dlaczego nie zacząć go licencjonować, tak jak robi to id Software. I zaczęło się. Rynek został wręcz zalany tanimi i prawie zawsze kiepskimi grami na silniku Pie in the Sky, a jednym z pierwszych tytułów był FPS o tytule Red Babe, wydany jeszcze w 1994 roku. Tych gier było naprawdę dużo i cieszcie się, że nie mieliście z większością do czynienia, bo słusznie zostały zapomniane. Ale prawdziwe tsunami miało dopiero nadejść. Twórcy silnika doszli bowiem do kolejnego wniosku, słusznego, trzeba im przyznać, że z pewnością więcej osób robiłoby gry na ich silniku, gdyby jakoś uprościć ich tworzenie i ograniczyć do niemal zera potrzebę znajomości programowania. I tak narodził się 3D Game Creation. Teraz każdy mógł robić swoje klony Wolfa, a że dla wielu mógł oznacza musisz, to gier tych powstało wiele. Ale chyba, tfu, nie chyba, a na pewno żadna nie jest warta uwagi. Podsumowując, Terminal Terror działa tutaj dobrze i z całą pewnością inne gry na omawianym silniku też. Następny tytuł, jaki sprawdzimy, to Cyber Street. To, co widzicie na ekranie, to gra z 1994 roku, czyli przed wydaniem Quake'a, który wyjdzie za 2 lata, i przed wydaniem Duke'a, który miał premierę także w 1996 roku, ale pół roku przed Quake'em. Za Cyber Street, który dość hojnie nazwałem grom, ale tak naprawdę jest to demko technologiczne, odpowiada Criterion Software. To ci sami, którzy lata później dadzą nam serię gier pod sztandarem Burnout. Obraz, jaki generuje silnik Cyber Street, robi wrażenie i jak widać na testowanej maszynie, wszystko działa dobrze. Ale jeśli myślicie, że rok 94 stać tylko na tyle w dziedzinie silników 3D, to przypominam o Under a Killing Moon, który wygląda tak. Następna gra, którą szybko przeklikamy, to przygodówka point and click o nazwie Biuro 13. Tytuł ukazał się na półkach sklepowych w 1995 roku. Jeśli lubicie ten typ gier, to będziecie się tutaj dobrze bawić. Gra nie jest wymagająca sprzętowo, więc nie ma tutaj problemu z płynnością. Ostatni dosowy i dobrze wszystkim znany tytuł to Darker. Gra działa tutaj płynnie, więc przełącza się od razu na nagranie przechwycone na innym pececie.
Darker został wydany w 1995 roku przez, uwaga, Sony. I naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego ten tytuł nie trafił na PSX-a, skoro prawa do tytułu były właśnie w rękach giganta z Japonii, a sama gra jest całkiem niezła. Doprecyzuję, że tak naprawdę za wydanie gry odpowiada Psygnosis, ale firma działała już wtedy pod szyldem Sony. Tytuł jest symulatorem lotu z niebanalną jak na tamte czasy grafiką, co zresztą widzicie. Jedyny minus to poziom trudności. Gra jest momentami brutalnie trudna. Jako ciekawostkę dodam, że główny programista Darker, niejaki Just C. Brooke, przeszedł po wydaniu tej gry do Electronic Arts, gdzie był odpowiedzialny za silnik 3D gry FIFA 97, czyli pierwszej trójwymiarowej FIFA. Tyle dosłówek wystarczy, odpalamy Windowsa 3.11. Gry pod tym systemem nie należą do ładnych, a powodem jest to, że Windows 3.11 nie dawał bezpośredniego dostępu do sprzętu. W rezultacie większość gier wygląda tak. Na ekranie widzicie Take a Break Pinball. Wszystko działa płynnie i nie przeciągając, wszystkie gry, które sprawdzam w tych oknach, działają dobrze. Niestety większość gier pod tę serię Windowsa to raczej proste zręcznościówki, jak na przykład Magna Flux Runner czy Jumpstar. Znajdziecie tutaj też kilka fajnych przygodówek. Do głowy przychodzi gra Dare to Dream albo Shadowgate, tytuł, który trafił na PC-ty długo po tym, jak zawitał na Maci, Amigę czy nawet 8-bitową konsolę Nintendo. Polecam grę, ale muszę też przyznać, że dzisiaj można w nią pograć w ładniejszej wersji, bo od czasu premiery w 1987 roku wyszło wiele portów, a w 2014 pojawił się remake, w który można zagrać nawet na Switchu. Przygotujcie się jednak na częste zerkanie do poradnika. W poszukiwaniu źródła światła potknąłeś się i złamałeś sobie kark. Umierając, czujesz wstyd, że nie zginąłeś w walce. To może sprawdźmy inną przygodówkę, Uninvited. Tych samych twórców i jak widać wyglądającą niemal identycznie. Co ciekawe, ten tytuł pojawił się na półkach sklepowych już w 1986 roku, pierwotnie na Maca i tak jak Shadowgate został później przeportowany na wiele innych systemów, ale nie doczekał się remake'u. Choć za sprawą kompilacji 8-Bit Adventure Anthology można pograć w NES-ową wersję na PS4 i Xbox One. Czy ta gra jest prostsza niż Shadowgate? Nie. Wchodząc do klatki, słyszysz, jak drzwi się za tobą zatrzaskują. Nie ma ucieczki. Jesteś tu uwięziony na wieczność. W końcu umierasz, a twoje ciało ulega rozkładowi, co znacząco wzbogaca atmosferę starej rezydencji. Okej, to może coś prostszego. Windfight. Ten dziwny tytuł polega na zastrzeleniu przeciwnika, zanim jego kule dosięgną nas, ale naszym teatrem działań jest pulpit Windowsa. Grę można też ustawić tak, że postać rewolwerowca zacznie do nas mierzyć w losowych momentach, na przykład podczas pisania jakiegoś dokumentu. To, czy będziemy szybsi, zależy już od naszego refleksu. Okej, koniec wygłupów, przechodzimy do poważnych gier, teraz pod kontrolą W95. Pierwsza gra to zarazem polski akcent, Excessive Speed, ścigałka zrobiona przez ten sam zespół, który dał nam Firefight. Przyznaję, że jest to dość znany tytuł, ale akurat znalazłem płytę z grom i postanowiłem sprawdzić, czy żyje. Fraps szacuje prędkość działania gry na górne naście 20 kilka klatek, więc tytuł jak najbardziej grywalny, jednak osobiście wolę Dead Rally. Najwyższa pora zaprząc do pracy 3DFX-a, a pierwszym tytułem jest Golgota. Niewiele jest gier, które łączą sobie strategię czasu rzeczywistego i FPS-a. Dungeon Keeper przychodzi do głowy albo Battlezone. Golgota również miała łączyć w sobie te gatunki. Miała, bo gra nie została ukończona. Duży kawałek gry trafił wiele lat temu do internetu i każdy może się przekonać, czy gra słusznie została anulowana. Na testowanym blaszaku wszystko działa płynnie, ale tylko podczas potyczki. Kiedy odgrywane są animacje na silniku, klatki wyraźnie spadają. Rodowód gry Sinister Unleashed sięga roku 1982. Wtedy była to prosta gra na automat, a tutaj mamy do czynienia z takim sequelem na siłę. Otóż pierwotnie tytuł tej gry brzmiał Out of the Void, jednak twórcy postanowili nabyć licencję na stworzenie kontynuacji Sinistara od firmy Midway i przerobili swoją grę tak, aby pasowała do pierwowzoru. Sinister Unleashed to całkiem miodna strzelanka w kosmosie, która nie ma wysokich wymagań. Na P166 MMX z 3DFX-em wszystko działa płynnie. Zmieniamy kartę i odpalamy Windowsa 98.
Zaczniemy od gry nietypowej, nie wiem jak to inaczej określić. Ewidentnie twórcy gry Catfight mieli kiedyś meeting, na którym ustalili, co następuje. Słuchajcie, nasz zespół R&D ustalił, że w gry grają głównie młodzi chłopcy, a młodzi chłopcy, jak wiadomo, lubią gry w stylu Mortal Kombat. Ale, lubią też oglądać skąpo ubrane panie. I bum, tak narodził się Catfight. Co ciekawe, wydawcą gry jest firma powiązana z Vivid Entertainment, którzy są znani z produkcji filmów... Ich hatte snu. Przyrodniczych. Kolejną ciekawostką jest to, że jedną z pań, które zostały zdigitalizowane, jest Katalin Zamiar. Ta sama, którą widzimy w grze Mortal Kombat 2, gdzie wcielała się w postać Kitany, Miliny oraz Jade. Gra działa tutaj dziwnie, bo w małym oknie zdecydowanie za szybko, jednak po maksymalizacji zdecydowanie za wolno. Idziemy dalej. Breakneck, czyli wyścigi, które są próbą przeniesienia Dead Rally w trzeci wymiar. Całkiem udaną próbą. Mamy więc możliwość ścigania się oraz odstrzelenia naszych oponentów. Gra była reklamowana ciekawym hasłem: When you need more speed. Dodam jeszcze, że w niektórych rejonach świata gra była wydana jako Excessive Speed. Na testowej platformie możemy mówić o płynnej rozgrywce, ale musiałem pomajstrować z odległością rysowania obiektów. Ostatnim tytułem, jaki sprawdzimy pod tymi oknami, będzie ZAR. Rozwinięcie akronimu widzicie na ekranie. Niestety mój grabber poległ tutaj na próby przechwycenia gameplaya, ale jako iż ZAR działa na blaszaku płynnie, to od razu przełączam się na nagranie przechwycone z innego kompa. Choć gra została wydana w 1998 roku, to wymaga do działania minimum 486 z 8 MB RAM-u. I co ciekawe, wspiera też technologię MMX, a chwilę po wydaniu pojawiła się też łatka pod akceleratory 3DFX. Gra jest przyjemnym shooterem i wcale nie musicie posiadać retro peceta, aby z radością eliminować kolejne fale zmechanizowanych przeciwników, bo jakiś czas temu wyszła wersja gry na platformę Steam. Jest to zdecydowanie jedna z bardziej niedocenionych gier tamtego okresu. Polecam przekonać się samemu. Karta ZME załadowana, przechodzimy od razu do zabawy, a na start Cyber Gladiators. Nie wiem, czy istnieje gorsze mordobicie, które wykorzystuje moc 3DFX-a, i wolę się nie przekonywać. Gra jest słaba, graficznie taka sobie i szkoda na nią czasu. W Secret Service nr 44 ukazała się recenzja gry z rozpiską tzw. kombosów. Gulasz wycenił Cyber Gladiators na 20 punktów, a w tekście czytamy. Walcząc z bossami, blokuj od razu na początku rundy. Bossowie potrafią urwać ręce, a bez rąk trudno pokonać każdego, a co dopiero bossa. X-Cars, którego gameplay widzicie na ekranie, działa tutaj całkiem nieźle. Tytuł ten wymaga posiadania Pentiuma 60, a zalecany jest P120, więc na blaszaku z P166 z MMX-em nie musimy się martwić o płynność. Gra miała wielkiego wydawcę, bo była nim Bethesda. Firma próbowała rozreklamować tytuł w telewizji z pomocą płatnych bloków reklamowo-informacyjnych. Znalazłem jeden z nich, popatrzcie. The new racing game called X-Car appeared in shops today, the price $50. You want to play? Is this the most realistic computer racing game ever? We think visually it's more stunning than anything anybody's ever seen, and quite frankly, it's the most realistic one to date. As a former amateur racer, I suggest anyone who thinks they want to race, try X-Car first to see if you have what it takes. Pełna wersja w opisie. Warto też wiedzieć, że na osi arcade symulacja, X-Car jest po stronie symulacji. Mystery Club Gruesome Castle mogło być jedną z lepszych przygodówek pod 3DFX-a. Mogło, ale nie było, bo gra nie została ukończona. Do sieci trafiło jedynie demko, które zawiera kilka lokacji. Jednak już po tak małym kawałku gry widać, że tytuł byłby hitem. Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak kopia Scooby-Doo. W sumie na drugi rzut też tak wygląda. To była kopia Scooby-Doo. Ale czy to źle? W każdym razie ta niedoszła gra chodzi tutaj dobrze. W dołku widzimy górne naście klatek i często jest ich więcej. Kolejna następną porcję szlagierów, tym razem pod oknami 2000. Worek testowych gier otwiera The War in Heaven, czyli Wojna w Niebie. Jedna z amerykańskich gazet codziennych, Lansing State Journal, opisując tytuł napisała: The War in Heaven jest jedną z tych gier, które sąsiad Homera Simpsona, Ned Flanders, dałby swoim dzieciom zamiast Quake'a 2. Ned, jeśli ktoś nie wie, jest bardzo religijną osobą. Jest to więc gra religijna, w którą na tym sprzęcie nie pogramy. Fraps dość hojnie podaje, że gra wyciska jedną klatkę na sekundę, ale tylko dlatego, bo to najniższa wartość, jaką podaje ten program. W rzeczywistości jest ich mniej.
Co istotne, są to wyniki przy najniższych detalach i w rozdzielczości 640x480. Tytuł nie dawał mi spokoju, bo poniżej jednej klatki w grze, która nie wygląda zbyt ładnie, to podejrzane. Sprawdziłem więc pomoc i wyczytałem, jak zmienić rozdzielczość. Tak, zamiast dodać opcję zmiany w menu, albo jak to się kiedyś robiło w zewnętrznym konfiguratorze, tutaj musimy znaleźć plik z ustawieniami i ręcznie go modyfikować. Niestety nic to nie dało. Nawet po ustawieniu 320x240 gra i tak odpalała się w rozdzielczości 640x480, czyli domyślnej. Chyba jednak nie mamy czego żałować, ta gazeta, którą już przywołałem, podsumowała tytuł słowami: na lekcji religii jest więcej akcji niż w tej grze. Tutaj również przyznaję, że gra wcale nie jest taka nieznana. Dodałem ją do worka testowego, bo próbowałem ją odpalić na mocniejszym kompie i tam też chodziła źle. Więc z ciekawości chciałem sprawdzić, jak zadziała na tym sprzęcie. Idziemy dalej. CyberStrike 2 to prawdopodobnie najbardziej znana gra z tych, które do tej pory pokazałem, ale opieram ten wniosek jedynie na fakcie, że jest to część druga, czyli jedynka musiała być na tyle popularna, że poważny i znany wydawca zgodził się, aby przekazać fundusze na kontynuację. Gra chodzi tutaj tak sobie. 3DFX robi co w jego mocy i przez część rozgrywki nawet mu to wychodzi, ale jak zaczną się pojawiać przeciwnicy, a co za tym idzie wybuchy, gra zamienia się w pokaz slajdów. Na koniec testów w Windowsie 2K sprawdzimy Perfect Weapon. Gra ukazała się w 1996 roku, najpierw na PSX-a, a rok później wylądowała na PC-cie. Grę reklamowano hasłem Tekken 2 spotyka Resident Evil, ale rendery nie były tak ładne jak w Residencie, a sterowanie nie było tak responsywne jak w drugim Tekkenie. Dlatego jeden z recenzentów gazety Next Generation stwierdził, że grze bliżej do Alone in the Dark oraz do Tekkena, ale pierwszego. Mi w grze podoba się sposób, w jaki przedstawiono minimapę. W takich grach z prerenderowanymi tłami czasami trudno się odnaleźć, ale tutaj twórcy znaleźli na to sposób, zaznaczając, w jaką stronę spogląda sterowany przez gracza bohater. Jak widzicie, gra działa tutaj płynnie. Okej, testy za nami, tylko czy taki pokaz gier, o których jak zakładam wielu nigdy nawet nie słyszało, daje jakieś rozeznanie odnośnie mocy blaszaka? Sam muszę przyznać, że raczej nie. Dlatego teraz pokażę kilka znanych tytułów, które na tej klasy PC-cie chcielibyście odpalać oraz kilka takich, które no cóż, też chcielibyście odpalać, ale jest to z góry skazane na niepowodzenie. Carmageddon 2 jest jednym z tych tytułów, w który tutaj nie pogramy, przynajmniej z dopałką. Przy domyślnych opcjach gra pokazuje slideshow, szybki, ale jednak slideshow. Przy wszystkich opcjach na samym dole gra działa szybciej, ale dalej nie ma mowy o płynności. Zwłaszcza jak na ekranie zacznie się coś dziać. Dopiero po odpaleniu gry w trybie software przy najniższej rozdzielczości można się pokusić o spędzenie z tytułem dłuższej chwili. Do ideału daleko, ale w czasach świeżości gry chwaliłbym się wszystkim, że Karma 2 jest u mnie grywalna. Czwarta przygoda Lary w grze Tomb Raider The Last Revelation działa na testowanym sprzęcie bardzo dobrze. Można zatem śmiało założyć, że wszystkie Tomb Raidery z klasycznej serii będą działać płynnie na sprzęcie tej klasy. Krok to samo. Gra odpala się z 3DFX-ową dopałką i przy domyślnych opcjach możemy się cieszyć płynną rozgrywką. To teraz gra, w którą na 100% chcielibyście zagrać na tym blaszaku w latach jego świetności. Quake 2. Jak widzicie, wszystko z płynnością jest w porządku, choć o pełnych 30 klatkach nie ma co marzyć. Benchmark Quake 2 w trybie 3DFX oszacował liczbę klatek na 20,9, czyli jak na lata 90, nawet ich końcówkę, wynik normalny. Dla tych, którzy zastanawiają się, ile dawał akcelerator Woodu, przeprowadziłem test w trybie software przy takiej samej rozdzielczości. Wynik to 7,7 klatek. Sprawdźmy od razu Quake'a 3. Przy domyślnych opcjach, z dopałką, nie ma mowy o płynnej grze. Przy zjechaniu z opcjami do najniższych gra oczywiście działa szybciej, ale cały czas za wolno, aby odpalać cygaro. Nawet zjechanie do rozdzielczości 512x384 nic nie daje. Quake 3 jest tutaj niegrywalny. W roli wyjaśnienia dodam, że minimalne wymagania trójki to procesor klasy Pentium 2 lub AMD K6.2. Produkt konkurencji, czyli Unreal Tournament, niestety nie wypada lepiej. W trybie 3DFX przy domyślnych opcjach gra nie jest płynna, a po zjechaniu z opcjami do minimalnych, pomimo tego, że przez dłuższą chwilę jest znośnie, to jak tylko pojawi się jakiś przeciwnik, gra zaczyna gubić klatki. Ale pewnie znaleźliby się tacy, którzy stwierdziliby, że da się grać. Sprawdziłem też grę Redguard.
Przez dosłownie chwilę tytuł zdaje się być grywalny, ale szybko okazuje się, że tak nie jest. Testy zakończymy pozytywnym akcentem. Odpalając specjalną edycję Need for Speed'a 2 w trybie 3D Fix, możemy liczyć na płynny gameplay, bez grzebania przy opcjach graficznych. Najwyższa pora jakoś to wszystko podsumować i zacznę od chyba najważniejszego pytania, jakie może Wam chodzić po głowie. Czy warto składać retro peceta na bazie procesora P166MMX? Odpowiedź to brutalne – nie, a powodów jest kilka. Pierwszym jest oczywiście wydajność. P166 nawet z MMX jest słabe uszem, nie radzi sobie nawet ze wszystkimi grami pod pierwszego 3D Fixa i już to skreśla go z listy potencjalnych kandydatów. Jaki więc procesor byłby dobrym typem dla tych, którzy chcą z powodzeniem odpalić każdy tytuł pod akcelerator Voodoo 1? Ja proponowałbym procesor Pentium 2 333 lub 350. Dlaczego akurat takie modele? Bo wybierając je macie pewność, że jest to CPU z tego drugiego rzutu Pentiumów dwójek, a to oznacza mniejszy proces technologiczny, mniejsze TDP i ogólnie sprawniejszą pracę. Model 333 posiada FSB na poziomie 66 MHz, a model 350 działa na magistrali 100 MHz. Ale jeśli kupujecie gotowca, to sprawa jest prosta. Szukajcie minimum 333. Taki procesor w zupełności wystarczy pod gry ery 3D Fix i nie zrujnuje Was finansowo. Znalazłem model już za 65 zł. A na jaką różnicę w wydajności można liczyć? Podawałem przed chwilą wyniki trybu software'owego drugiego Quake'a. 7,7 FPS-ów. Taki Pentium 2 333 uzyskuje już wynik około 19 klatek na sekundę. A jako ciekawostkę dodam, że popularny Q6600 wyciska w tym teście 160 klatek. Kolejny powód, który zniechęca do składania retro peceta na bazie procesorów MMX, to płyty główne z tamtego okresu. To, czego możecie się spodziewać, pokazałem w materiale. Kontroler IDE, który sam nie wie, czy jest DMA, czy tylko PIO, port USB, który czasami jest tylko ozdobą, problematyczne komy, czy nawet coś tak banalnego jak chłodzenie na procesor, które wcale nie jest takie łatwe w nabyciu. Finalnie kwestia zasilacza i obudowy. Pod procesory Pentium 2 robiono już płyty w formacie ATX z możliwością podpięcia współczesnych zasilaczy. Reasumując, dla zabawy pewnie, że warto. Jeśli jednak chcecie mieć jednego retro peceta, to nie polecam Pentiumów jedynek, nawet w wersji z dodatkowymi instrukcjami MMX. Zamiast grać, stracicie dużo czasu na walkę ze sprzętem, zapłacicie więcej, bo retro, a wydajność, cóż, nie pogracie nawet komfortowo w trzeciego Quake'a. Jeśli natomiast nie planujecie odpalać tak nowych gier jak te pod 3D Fixa, a chcecie sobie po prostu zbudować multisystemowego peceta do zabawy starszymi oknami, to sposób z kartami CF jest godny polecenia. Zwróćcie też uwagę na to, że zaproponowałem Wam zestaw podzespołów, które zadziałają na wszystkich OS-ach. Od DOS-a, przez Windowsa 3.11, a na 2000 kończąc. Ale wiem, że pod X-Packiem też nie będzie problemów zarówno z dźwiękówką, jak i zaproponowaną kartą sieciową. Podsumowując podsumowanie, chcesz się pobawić i nagraniu Ci nie zależy? Bierz Pentiuma 166. Chcesz dobry i bezproblemowy sprzęt pod 3D Fixa? Składaj coś na bazie Pentiuma 2 w górę. Zanim się z Wami pożegnam, chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy użyczyli mi głosu na potrzeby tego odcinka, a ochotników zapraszam do kontaktu. Mam jeszcze jedno małe ogłoszenie. Z pomocą widza o pseudonimie Juraszka odpaliłem swojego Discorda. Jeśli chcecie pogadać na różne retro tematy, to zapraszam. Adres znajdziecie w opisie. Dzięki za uwagę, cześć!